W 2023 roku telewizje lokalne miały 4 300 000 odbiorców, tak wynika z raportu przygotowanego przez Krajowy Instytut Mediów. Dziś w Sejmie w Warszawie podczas Sejmowej Komisji do Spraw Mediów i Polityki Audiowizualnej powrócono do tematu dofinansowania lokalnych nadawców, którzy realizują misję. Uznaje się, że ktoś, kto w warunkach polskich, przypuśćmy, ma koncesję na nadawanie programu informacyjno-publicystycznego, no to już jest to misja, prawda? I nikt z nas nie robi tu, nie wiem, tańca na lodzie, na łyżwach, prawda, i jakichś innych pomysłów. Proszę Państwa, jesteśmy stacją prywatną, ale zadania, jakie realizujemy, są dokładnie takie same jak zadania telewizji publicznych. Dostarczamy wiarygodnych, sprawdzalnych, co bardzo ważne, i rzetelnych informacji. My zawsze powtarzamy i powtarzać będziemy, że silna demokracja zaczyna się właśnie w środowiskach lokalnych, kiedy są silne lokalne media, które nie muszą stać z koszykiem przed drzwiami burmistrza i wójta i prosić o pieniądze, by przetrwać. I tu przechodzimy do pieniędzy. Jeszcze w 2015 roku istniał pomysł, by zlikwidować abonament RTV i zastąpić go opłatą audiowizualną. Wszyscy płacący podatek PIT, CIT czy KRUS mieliby płacić 8,30 zł, co by się przełożyło na łączny budżet 2 miliardów złotych. Nadawcy lokalni chcieliby z tego tortu wykroić dla siebie około 3%, czyli 60 milionów złotych dla 150 licencjonowanych nadawców. Żadne medium obecnie nazywane publicznym, czyli Telewizja Polska, czy Polskie Radio, czy rozgłośnie, tudzież oddziały regionalne Telewizji Polskiej, nie produkują 100% misji. Więc 100% tych pieniędzy nie musi iść do telewizji publicznych. Te środki byłyby dzielone proporcjonalnie chociażby do liczby widzów. Na razie to jednak jest tylko projekt i to jeszcze nie projekt ustawy, tylko założeń do projektu ustawy. Dziś przewodniczący Sejmowej Podkomisji do Spraw Mediów i Polityki Audiowizualnej powiedział, że to pierwszy krok. Wiemy, że trzeba się tym tematem zająć. Ja sam byłem przez wiele lat dziennikarzem. Znam sytuację telewizji lokalnych w Polsce i też to z mojej inicjatywy powstała ta podkomisja. Ja myślę, że wszelkiego rodzaju koncepcje, które powstają w środowisku nadawców telewizji lokalnych, są warte zastanowienia i rozważenia. Telewizje lokalne są dla wielu widzów, szczególnie tych wykluczonych cyfrowo, często nie tylko podstawowym, ale jedynym źródłem informacji lokalnej. My wiemy, że abonament RTV najprawdopodobniej zostanie zlikwidowany w 2024 roku i przestanie obowiązywać w roku 2025. W skali kraju płaci maksymalnie 1/3 osób, które są zobowiązane do płacenia abonamentu i rozwiązania są następujące. Albo wprowadzamy opłatę audiowizualną, pojęcie umowne, tak, nieprawne, w wysokości 8 do 10 zł pobieranych przy picie CIT-cie. To, czy wówczas media lokalne będą mogły z tego tortu wykroić coś dla siebie, no to już zależy od ustawodawcy. Dla wydarzeń z Warszawy, Tomasz Bogołębski.